Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw 4+ z serii LEGO Jurassic World o numerze 76939. Seria Jurassic World dosłownie raz, był recenzowany taki duży, pełnoprawny zestaw na kanale. Były też jakieś tam gazetki, polibagi chyba nie, bo nie było zbytnio polibagów, był tam jeden, ale ja go osobiście nie zdobyłem. No i dzisiaj przyszła pora na drugi pudełkowy zestaw, nie tylko w historii tego kanału, ale też w historii ogólnie moich zakupów Jurassic World. A czemu to kupiłem? Chciałem mieć Stiggy Moloch'a, w końcu to będzie mój pierwszy taki duży, ruchomy dinozaur. To po pierwsze, a po drugie drzewo, które tu jest, przyda mi się bardzo do makiety safari, która cały czas się tworzy i o tym wspominałem, że tworzy. No naprawdę do tej makiety safari chce się bardzo przyłożyć, takie elementy z różnych zestawów sobie biorę i będzie to bardzo fajnie wyglądać. Będzie kilka takich rodzin, no nie kilka, chyba dokładnie dwie czy trzy rodziny lwów tam będą, no fajnie to będzie wyglądać, naprawdę fajnie, poszerzyłem, jest dużo więcej elementów będzie niż było w tych samych tych zestawach. To nie jest tak, że połączę ze sobą zestawy i tyle. Dodałem dużo elementów, będzie to naprawdę ogromne. No ale co jeszcze o zestawie powiem? Zestaw zawiera 129 plastikowych części. Jego cena katalogowa to 179 zł i 99 groszy. Po tej też cenie ja go zdobyłem, bo kupiłem go w oficjalnym sklepie LEGO w LEGO Store w galerii Wrocławia przy, no nie tak dawno właśnie było otwarcie LEGO Store i wtedy sobie ten zestawik kupiłem, a pochodzi on z roku 2021, no i wyszedł naprawdę całkiem niedawno, bo to jest rzecz z września bodaj. Tak, chyba to właśnie we wrześniu wyszło i postanowiłem sobie to zakupić już jak wychodziło, to planowałem, żeby kupić, bo był to mój must have właśnie z powodów, które wam wcześniej przedstawiłem. Jest to prawda 4+, ale to mi nie przeszkadza. Możemy się już wziąć za recenzję. No nie, zanim recenzję, jeszcze sobie to otworzymy. Figurki wydają się fajne. Na plus jest to, że nie widzę Owena, żeby był. No a na postaciach to ja się nie znam, czyli gdzieś tutaj... O, są napisane, proszę bardzo. Kogo my tutaj mamy? Ben, Brooklyn, Claire Dering oraz tutaj nazwa tego małego... Już chyba, tak, jego już miałem. Baby Ankylosaur i Stiggy Moloch, o którym wam już wspominałem. Fajnie, że to jest napisane. Co... jaka postać jest jaka, jakie są jej imiona i zobaczcie sobie woreczki. Jeden, dwa, taki, trzy, o to jest, przepraszam, myślałem, że bez numeru, ale z numerem, numer trzy. Bez numeru, taki z drobnymi częściami i tutaj drobne części luzem, a czy no duże części luzem właśnie. I tu jest zjeżdżalnia. Czy zjeżdżalnia użyję w tej makiecie safari? Szczerze wątpię, ale może jakiś pomysł wpadnie. O, fajne instrukcje, znaczy już wspomniałam, że zobaczmy, czy będą te łapy takie, wiecie o co chodzi, te łapki takie jak są tych ostatnimi czasów 4+. O nie, niestety to jest. No to trochę utrudni robotę, co by nie mówić, to trochę robotę utrudni i to jest aż rozłożone na 3 instrukcje, serio? Czy to zasłużyło na 3 instrukcje? Szczerze wątpię, bo nie jeden zestaw by się zmieścił w jednej, no może dwie, na samochód i na te inne rzeczy. Dobra, widzimy się za chwilę. Tak ułożony zestaw się prezentuje. Jest tutaj właśnie dużo elementów, takie jakieś drobne barierki. Dlatego właśnie wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest dużo tego, ale tak naprawdę wcale tak dużo tego nie ma. Mamy za to aż 3 figurki. Figurki tradycyjnie omawiamy sobie na koniec. A myślę, że możemy sobie najpierw omówić konstrukcję. Będąc z wami szczery, to muszę pochwalić konstrukcję auta. Nie jest to jakiś bardzo ładny auto, ale już wam mówię, o co chodzi. Muszę tą konstrukcję auta pochwalić względem tego, co dostaliśmy w jednym z zestawów safari, tego tam z lwem. Tak, tego 4+ z lwem, względem tego auta. Dokładnie tego muszę pochwalić to auto. Czemu? Obydwa auta po co zostały w 4+. I zobaczcie, jak to auto zostało tragicznie zrobione, a to... to też nie jest jakoś mega ładnie, ale względem tego, co wam przed chwilą pokazałem, całkiem nieźle. Po pierwsze, no,
Zderzak jeszcze w tym aucie można było znieść, choć i tak uważam, że ten jest zdecydowanie lepszy. To pierwsze. Po drugie, proszę, zobaczcie, tutaj nawet Lego nie chciało zabudować nic po bokach. Tutaj mamy jakieś tutaj znaczki z Jurassic World. Oczywiście nie naklejki, bo w 4 Plus nie występują naklejki, więc to jest też ogromny plus. No i tutaj jakieś uchwyty. Z drugiej strony dokładnie to samo. No tył akurat chyba nawet lepszy był w zestawie z Safari, ale tutaj za to też o przyczepę zadbano, nie wiem w sumie, ale pod wieloma względami to jest lepsze pod kilkoma, no sobie pod jednym chyba tylko to z Safari i mi się zdecydowanie bardziej podoba to, a może sobie nawet to auto przerobię jako wóz do Safari, bo nie wiem czy wiecie, ale tamten czy z zestawu 4 Plus nie wystąpi w makiecie Safari, na pewno już podjąłem tę decyzję, bo on po prostu by tą makietę trochę popsuł swoim wyglądem. Zobaczcie, tutaj mamy broń. Broń może brać ta figurka. Później sobie damy jej do ręki podczas prezentacji figurek. No i jeszcze po bokach tej przyczepy mamy dwie jasno-szare barierki, które można otwierać oraz zamykać oczywiście u góry. Także są dwa czarne taile, czyli jakieś drobne szczegóły są tutaj zadbane, a także tutaj jakieś świecące latareczki. Mogło to zostać tutaj ten dach przykryty, ale w sumie nie wiem. Podobnie z tym dachem mógł zostać przykryty, ładniej by to wyglądało, jakby ten i ten dach zostały może nawet takim jednym podciągniętym elementem przykryte. Jeśli chodzi o koła, to felgi są w kolorze czerwonym, a opony w kolorze czarnym, czyli dosłownie takie połączenie jak mieliśmy w tym zestawie z City, wtedy z Safari 4+. Ech, jak ja się tutaj zawiodłem w tym drzewie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. No trochę przez to, że nie zauważyłem, gdy kupowałem ten zestaw. No nie wiem, czy bym kupił ten zestaw, gdybym zauważył to z początku. Może bym kupił, ale no nie wiem, chyba bym się zastanowił bardziej. Już wam chcę pokazać właśnie. Chodzi mi o tą konstrukcję drzewa. Zobaczcie, to nie jest pełne drzewo. Są tylko dwa takie kawałki. Czyli no, zbyt dużo tego drzewa nie będę miał, które mi było potrzebne, żeby użyć je w makiecie Safari. No nic, ale myślę, że po dużym przerobieniu będzie można użyć całą tą wysepkę, oczywiście tutaj będzie, nie będzie tego koloru płytki, ale coś tutaj się przerobi i myślę, że będę mógł połączyć to jakoś właśnie z Safari, coś tutaj będę właśnie budował w tej kwestii, a to drzewo, no naprawdę nie wiem, co ja w tej sytuacji zrobię. To nawet nie jest połówka, słuchaj. Znaczy no, właśnie z tych dwóch kawałków będzie połówka, ale gdyby przynajmniej to były dwie połówki drzewa, to bym sobie połączył, bym miał taki jeden kawałek. A w takiej sytuacji to nie wiem, co zrobię. Naprawdę nie wiem. No ale teraz sobie omówmy. Mamy drabinę. Niecodzienne montowanie, bo od dołu, nie od góry. Ciekawe. Czy to jest toaleta? Możliwe, że to jest toaleta właśnie w tym drzewie. I z dwóch stron tutaj takie jakieś rusztowania drewniane podtrzymujące konstrukcję, na której jest zjeżdżalnia. No taki chyba system barialny, że nie wiem, dinoś ma zjeżdżać, chyba o to chodzi. No i nie wiem, tak jakoś trochę dziwnie, żeby dinozaur zjeżdżał, ale okej, niech będzie. I ten liść także jest ruchomy. Tutaj bardzo skromnie z tymi liśćmi, ale myślę, że właśnie tych liści też użyję w swoim Safari, bo ładnie pasują do Safari. Ale nie wiem, czy w drzewach, czy tak bardziej luzerząc pomyślę, na pewno one będą użyte w moim Safari, podobnie jak ten liść. No, sporo liści pójdzie, jeśli chodzi o Safari, więc liści to będę naprawdę dużo wykorzystywał. Tutaj także jakieś jajko wyklute, zgaduję, że to jest ten dinozaur mały. Odsuńmy to i zobaczcie tutaj jeszcze barierki. Mogła być jakaś większa wysepka wokół tych barierek, ale dała nam tylko te barierki postawione na 1, na raz, 2, 3, 4, 5, 6, te 1 na 6 takie plejty w kolorze ciemnozielonym, aż na takim zwykłym zielonym i dwa takie same lustrzane odbicie tych ogrodzeń, tych barierek, które mają takie pomarańczowe lampy u góry. Na plus jeszcze idzie,
dość ciekawy nadruk na tym znaku, bo ten znak wygląda dość fajnie, oraz dwa elementy, bo jeden jako zestawie, a drugi zapasowy tych kub. To też jest fajna, no fajna sprawa. Te kupy także użyję w swoim akcesfarii, a mam ich już naprawdę całkiem dużo, bo nie tylko z Safari, mam jeszcze, no trochę mam tych kup, naprawdę one już od jakiegoś czasu w zestawach czasami się sporadycznie pojawiają. A teraz przejdźmy do omawiania figurek i dinozaurów. A taki mamy w zestawie skład figurek oraz dinozauru. Dwa dinozaury innej rasy, innego gatunku. Zobaczcie, Stegimonocha. Od zawsze jakoś lubiłem tego dinozaura, nie wiem czemu. No i takim sposobem właśnie on dołącza do mojej kolekcji zmianę pierwszego takiego ruchomego, dużego dinozaura. Miałem jeszcze większą wersję tego właśnie z zestawu pierwszego mojego pudełkowego Jurassic, bo to jest mój drugi zestaw pudełkowy Jurassic, a z pierwszego zestawu pudełkowego Jurassic w historii sobie kupiłem, to miałem większą wersję tego i tam wystąpiła ta właśnie mniejsza wersja, ta, którą teraz dotykam. Chyba tylko w innym malowaniu, nie jestem pewien. No właśnie, ale to nie był ruchomy dinozaur, a tutaj mój pierwszy taki większy ruchomy. No i jakie wrażenia? Bardzo mi się podoba, fajnie jest, fajnie widać te nadruki, bardzo, bardzo widać, że są dokładne, oraz ten kamień na, ta kamień na jego głowie też fajnie, śmiesznie wygląda. Czy on tutaj wygląda? Nie, on nie rusza buzią, ale tak wyglądało, jakby to była otwierana buzia i z tyłu takie rogi. Ogon, niby jest ruchomy, nie, po co ruszać? Nie jest ruchomy, tylko taki, że można by na przykład przestawić wtedy, by w innej pozycji były wtedy jakby, można powiedzieć, ruchome, ale nieważne. Przednie łapy takie króciutkie i tylnie są długie. Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Drobny dinozaur to nie wiem, co tutaj dużo mówić. No, ma jakieś fajne na grzbiecie takie kropki, takie wybrzuszenia. Oczy też ma bardzo, bardzo fajne, takie śmieszne i chyba to o nim tyle. No a tutaj teraz postać. Szkoda, że nie miałem tej postaci, kiedy tworzyłem figurki Lego Masters i kiedy tworzyłem postać różowej z Lego Masters, bo byłaby właśnie, te włosy byłyby idealne, mógłby ich użyć, a wtedy użyłem takich jakby lekko zielono-różowych, a słabo to wyglądało, niestety, szkoda. No ale nieważne, mniejsza o to. No są takie włosy, nie wiem, czy takie już wyszły, czy były jakieś takie włosy, czy to jest nowy odlew, zupełnie nie wiem. A czyli wiem, że był inny kolor tych włosów, sam posiadam, ale czy były takie w kolorze różowym? Nie jestem pewien, czy ten odlew właśnie posiadał taki kolor. Natomiast bluza jest różowa, a czerwona jest koszulka oraz granatowe spodnie u tej pani. Teraz następnie przechodzimy znowu do figurki kolejnej. Tam czytałem, jak on miał na imię Bob, jakoś tak. Jeszcze nawet się upewni na pudełku. Ben, przepraszam, nie Bob. Dobra, patrzymy, co tutaj u tej figurki słychać. Ma telefon w ręku i taką jakby saszetkę dość taką nietypową, bo taką dość wysoko jest, nie wiem czemu aż tak wysoko. Widać nawet fajnie, to jest taki szczegół, że jakby ta koszulka jest tak ściśnięta, widać to tutaj jest pokazane. Z tyłu też bardzo ładnie zadrukowana, fajne są te koszulki, zazwyczaj w Jurassic World. Buzia alternatywna też to jest często w Jurassic World i tu jest taka jakby uśmiechnięta, a z tyłu, a tutaj taka, gdzie normalnie jest ustawiona, to jest taka wystraszona. I jasną rodzaję włosów tego pana, a ja jeszcze pozwolę sobie wziąć na chwilę tą postać, żeby sprawdzić, czy także ma, także ma tutaj taką też jakby wystraszoną, zdziwioną buzię zamienną. Przejdźmy do podsumowania. No i to już koniec dzisiejszego odcinka. Jestem trochę zawiedziony właśnie tym drzewem, bo za dużo mi to elementów nie da, ale ogólnie ten zestaw jest fajny pod elementy. I oczywiście mój Stegimoloch. Nie wykluczone, że kiedyś go sprzedam, na razie nie planuję, ale nie wiem, czy będzie mi on potrzebny. No nie, chyba nie będę go sprzedał. Fajny, naprawdę fajny ten dinozaur. Za bardzo dinozaurów nie kolekcjonuję, ale ten nie w mojej kolekcji już będzie. No z tego też się da wyciągnąć jakieś fajne elementy. No to jest taki zestaw typowo pod elementy, choć nawet pod elementy nie jestem przekonany, czy się opłaca. Auto też idzie na plus, ale tylko dlatego, że jest jak na zestaw 4 plus fajne. Gdyby takie było w zestawie zwykłym, to na pewno to auto skrytykował, ale trzeba przymrużyć oko, jeśli chodzi o te zestawy 4 plus. Też bardzo fajne figurki, a z tego powstanie ocena 8 na 10. Ja już was żegnam. Pa!